Dzień dobry Państwu. Naszym dzisiejszym gościem jest dyrektor Opolskiego Teatru Lalki i Aktora, pan Krystian Kobyłko. Witam serdecznie. No i przed nami oczywiście 30. Opolski Festiwal Teatrów Lalek. Niezwykłe wydarzenie. To już 30. edycja, panie dyrektorze. I czy w związku z tym nie gaśnie zainteresowanie teatrami lalek w dobie XXI wieku, gdzie dzieci jednak oglądają mangi, dziwne, niestworzone historie na internecie? I dlaczego tak naprawdę ważny jest ten festiwal, żeby jednak dzieci w nim uczestniczyły? Och, jeden wielki, wspaniały problem. Nie gaśnie i nie zgaśnie. Nie gasł przez wieki całe i tak będzie dalej. Dlaczego? To jest prosta odpowiedź. Po prostu, tak jak my teraz siedzimy sobie tutaj i rozmawiamy ze sobą, teatr polega tak naprawdę, metaforycznie oczywiście, na rozmowie jednego człowieka z drugim człowiekiem. Tak jesteśmy ukształtowani, że po prostu potrzebujemy takiej rozmowy. I żaden ekran nam po prostu tej rozmowy nie zastąpi. A gdyby tak było, nie daj Boże, no to wtedy będziemy się czuli bardzo, bardzo źle. W związku z tym to ma także ten podstawowy swój taki aspekt. Oczywiście cały szereg jeszcze z tym związanych jest rzeczy. Mówi pani, dzieci. No to jest też trochę, trochę bardzo ważna rzecz, którą tak spełniamy na co dzień, nie tylko my tu w Opolu, ale w ogóle my na całym świecie, że staramy się uruchamiać wyobraźnię dziecka. Prawda? Każdy z nas, nie wiem, słucha muzyki, zamknie oczy, wyobraża sobie jakieś przedziwne, piękne światy. Przychodzimy do teatru, gaśnie światło zwykle, siedzimy, patrzymy na scenę, tak jak patrzymy, nie wiem, na obraz. Jeszcze jest przed nami człowiek, który o czymś do nas mówi. Jest jakiś świat, mam nadzieję piękny, który przenosi nas jeszcze na dodatek, naszą wyobraźnię w dziwne rejony. Czasami zapominamy przecież o tym, że siedzimy na fotelu, że jest obok nas ktoś, że jest mama, jest tato, a jak nie zapominamy, to później jak wychodzimy, to z mamą i z ojcem chcemy czasami też o tym porozmawiać, jeżeli nas to zainteresowało. Po to jesteśmy. I ten teatr ma tę podstawową swoją rolę do spełnienia. Taką, żeby wprowadzać, jeżeli mówimy o odbiorcy dziecięcym, żeby wprowadzać dziecko właśnie w taki świat. Świat, w którym tak naprawdę nigdy nie było. Prawda? Mamy nadzieję, że będzie chciało ponownie być wprowadzone i że przyjdzie jeszcze raz na jakąś inną historię, na jakieś inne piękne światy. W tym roku są niezwykłe rzeczy podczas tego festiwalu, bardzo dużo imprez towarzyszących, ale moją uwagę zwrócił spektakl, który jest dedykowany również dla osób niesłyszących i niewidzących. To jest nadal bardzo niszowy temat wszędzie, nie tylko w teatrach, ale co to za przedstawienie i czy nasz teatr lalkowy też ma w planach realizację takich przedstawień, żeby również dzieci z pełną niepełnosprawnością mogły przychodzić i korzystać z tego niezwykłego wydarzenia, jakim jest teatr? Tak, jasne. Nie tylko dzieci oczywiście, bo wiadomo, że teatr lalek to jest taki gatunek teatru, który trafia także do młodzieży i dorosłych. Akurat pani mówi o spektaklu, który jest kierowany do młodzieży i dorosłych. Ludzie psy, zrealizowany przez taką warszawską fundację Analog, młodych lalkarzy, jeden z nich kiedyś pracował w naszym teatrze. I to jest dość wzruszająca, poruszająca historia o wykluczeniu trochę. I właśnie tę historię wybraliśmy... A propos, panie dyrektorze, o wykluczeniu. Mhm. A propos, i dlatego też nie przez przypadek, wybraliśmy to przedstawienie po to, by także zaprosić na to przedstawienie osoby niesłyszące i osoby niewidome, które mogą uczestniczyć w pełni w tym spektaklu. I dzięki Pefronowi naszemu to się stanie. To jest taki pierwszy nasz krok naszego teatru w tym kierunku. Od razu, może uprzedzę, bo domyślam się, że pani mnie za chwilę o to zapyta, co my, Opolski Teatr po festiwalu. Tak, my oczywiście bardzo o tym chcielibyśmy, żeby to się stało, no może nie codziennością, ale powiedzmy codziennością, czyli stało się
czymś, co realizuje podstawową sprawę. Szanujmy każdego człowieka. Nawet gdyby jeden człowiek się pojawił, który ma tego typu problem, to po to my jesteśmy, żeby starać się mu otworzyć te drzwi i żeby się znalazł w tym świecie w pełni, jak to jest tylko możliwe. W związku z tym my oczywiście mamy takie plany, aby udostępniać nasze przedstawienia, takie, które mamy w repertuarze. Może nam się to już uda w najbliższym roku. Bardzo bym chciał, żeby tak się stało. Nie do końca od nas to jest zależne, proszę mi wierzyć. I żyjmy z tą nadzieją, że tak będzie. Ważne, że są takie plany i miejmy nadzieję, że one będą zrealizowane. Przed nami i tak już wielka uczta również dla tych osób, że pojawi się takie przedstawienie. Ale panie dyrektorze, trochę o repertuarze, bo zaczynamy już jutro. Już jutro kolejne wielkie święto Teatru Lalek. Jutro zaczyna się festiwal. Jakim spektaklem i jakie ciekawostki w planach tegorocznego festiwalu? Już jutro rozpoczynamy i to jest spektakl z Wrocławskiego Teatru Lalek. Jaki ten świat jest wielki. Już dziś zespół wrocławski pracuje u nas na scenie, żeby przygotować ten spektakl, bo to publiczność przyjdzie na godzinę 16:00. Serdecznie zapraszam. Natomiast oczywiście całe ekipy techniczne, aktorzy już się przygotowują, żeby ten spektakl mógł się objawić nam wszystkim o godzinie 16:00. Wtedy też rozpoczynamy festiwal. O 18:00 gramy nasz piękny mododram Uciec od rozpaczy. To pierwsze przedstawienie wrocławskie jest przeznaczone dla dzieci, rodziców, ale także dorosłych oczywiście. Natomiast to Uciec od rozpaczy zapraszamy młodzież i dorosłych. I to tak jutro rozpoczynamy festiwal. Codziennie jest kilka spektakli, jest wiele spotkań, jest wykład, który właśnie, się odbędzie. Właśnie, ale są w tym roku też spotkania z aktorami. Bardzo mnie to cieszy, bo ze względu i na pandemię, i na różne jakby problemy, trochę się odeszło w teatrach od tych spotkań z aktorami, a jednak ten bezpośredni kontakt bardzo wiele wnosi. Czyli możemy liczyć, że po każdym spektaklu będą takie spotkania z aktorami, czy jak to jest zorganizowane? Po większości z tych spektakli będą warsztaty, takie, które są przygotowywane przez panią Justynę Czarnotę z Instytutu Teatralnego z imienia Raszewskiego w Warszawie. Zapraszamy tutaj panią Justynę i po większości z tych spektakli będzie można uczestniczyć grupy dzieci, bo to głównie wybraliśmy te przedstawienia kierowane do dzieci, że będą mogły uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez pedagogzkę teatru. Jest jedna wielka, wspaniała dziedzina, która... A dzieci mają zazwyczaj bardzo dużo pytań. Tak, która trochę pomaga wejść jeszcze w ten teatr i rozszyfrowywać te wszystkie znaki teatralne, które na scenie się pojawiają zwykle. To może wytłumaczmy jeszcze, co znajduje się na tym plakacie teatralnym w tym roku, bo plakat teatralny to niezwykła forma sztuki, a co on przedstawia, żeby dzieci nie pytały o to, czy to jest jakaś postać z bajki? A jak pani myśli? No, autorem plakatu jest opolski artysta Leszek Ołdak, prawda? I artysta zawsze, jak każdy, ma absolutną swobodę w proponowaniu jakiegoś wariantu, który nam się właśnie tutaj objawia. No ja tu, proszę pani, dostrzegam takie połączenie paru rzeczy. Po pierwsze, proszę zobaczyć, to chyba jest 30. Widzi to pani? 30 w jakichś butach, z jakąś głową, więc sobie gdzieś to 30 wędruje. Domyślam się, do że... Przodu. Miejmy nadzieję, że do przodu. Do przodu. A w tej chwili no, chyba przywędrowało na sceny opolskie, na których będą się odbywały te spektakle w ciągu najbliższego tygodnia. Czyli zapraszamy wszystkich, żeby przywędrowali na scenę Teatru Lalek do Opola już jutro na godzinę... Na godzinę 16:00. Na godzinę 16:00. Natomiast festiwal kończymy 8:00 w piątek o godzinie 18:00. I tu bardzo szczególnie też zapraszam wszystkich wielbicieli piosenek Agnieszki Osieckiej. Koncert w wykonaniu wspaniałej Mai Kleszcz. No to ruszamy jutro z wielkim festiwalem. Rozpoczynamy o 16:00. Tak, rozpoczynamy o 16:00, a kończymy w przyszły piątek 8:00 o godzinie 18:00 wspaniałym koncertem Mai Kleszcz. Wszystkich wielbicieli Agnieszki Osieckiej.
Bardzo serdecznie zapraszam na ten koncert, no bo spodziewam się wspaniałego występu Mai Kleszcz. Piękne zakończenie festiwalu. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia.